Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony to jest odcinek z mojego konfiga. Pokażę wam dzisiaj, jak mam skonfigurowanego BF-a, wszystkie moje ustawienia z nim związane i będzie fajnie, no. Co mogę więcej powiedzieć, no. Dobra, wchodzimy na USA, jesteśmy na, oczywiście na poligonie. Jak widać, pierwsze co się rzuca w oczy to różowy celownik, z lewej strony duża mapa, nie w lewym dolnym rogu, tylko na wysokości celownika, do tego nic tutaj na wysokości ręki mamy. No, jakie mamy bronie, i po prawej stronie też na wysokości, gdzieś tak broni jest pokazane, ile mamy amunicji, ile HP i w ogóle. Do tego zresztą pokazał się też jeszcze ten cały tick rate, czy co to w ogóle jest, tego nikt nie ogarnia. Jak widać, do tego różowy celownik, do tego jeszcze mam włączony w gdzieś tutaj w tym rejonie jest włączony jeszcze tabela zgonów i gdzieś w tym rejonie jest włączona jeszcze do tego czat. Chyba że piszą głupoty, wtedy go wyłączam. Jak widać, jak strzelam, mam się na zielono. Więc pokażę wam teraz w opcjach, jak to wszystko wygląda. No to tak, czułość myszy 5% plus 400 dpi. Tego pojazd, czułość myszy, tu nic nie zmieniałem. I tutaj też nic nie zmieniałem. Lecąc dalej w rozgrywce mam tak, podpowiedź wyłączoną. System podpowiedzi w ogóle całkowicie wyłączony. Okno rozmów kiedy aktywne. Rejestr zaburz pokazany. Battle log że ukryty, bo mnie denerwował tylko. Powiadomienie o odznaczeniach ukryte. Pokazane samouczki oczywiście wyłączone. Opcje zaawansowane teraz. I w opcjach zaawansowanych mamy tak. Takie ważniejsze rzeczy, czyli rozmiar HUD w wysokich rozdzielczościach 25%, widoczność ognia wyposażenia 25%, to jest to co jest tutaj na tej wysokości ręki, czyli tam gdzie pokazuje ten taki krzyż jakby. Lecąc dalej, widoczność statusu gracza, nie wiem co to jest, to chyba jest, jak się nie mylę, amunicja, chyba tak. Widoczność wskaźnika załóg, to jest prawie w ogóle niepotrzebne, więc to prawie daje na 25%. Okno zgonów też jest na 50%. I ogólna widoczność HUD jest na 25%, czyli te tick rate, czyli wszystkie te tickety i w ogóle. Lecąc dalej, ekran odrodzeń, nic nie zmieniane, poza tym, że ukrywają sobie załogę pojazdu i nic więcej. Minimapa, i teraz to jest u mnie jedna z ważniejszych rzeczy, czyli rozmiar minimapy 200%. Czemu tak? Ponieważ więcej widzę. Widoczność tła 5%, ponieważ znam już każdą mapę w BF-ie. Nie potrzebuję zastanawiać się, czy to jest w tym rogu, czy w tym. Po prostu znam mapę i ile ona czuje. Widoczność ikon 100%, żeby widzieć to bardzo dobrze. Rozmiar ikon też 150%, żeby też dobrze widzieć. Domyślna skala minimapy auto, to wiadomo. Skalowanie włączone. I obrócenie minimapy włączone. Znak celowniczy żołnierza strzał z biodra. Maksymalna wielkość plus kolor różowy, z tego co widzieliście. Dokładnie, kolor różowy. Ponieważ ten kolor jest najbardziej widoczny na każdej platformie, na każdej płaszczyźnie w grze, więc po prostu musi dobrze widzieć, tak? Lecąc dalej, optyka, wiadomo, maksymalność, maksymalny rozmiar. Do tego blask też maksymalny. Komponent znowu różowy, żeby znowu bardzo dobrze było widać na wszystkich. Jak widać tutaj pięknie pokazuje, że widzimy to, tak? Na innym guziku, na innym kolorze moglibyśmy się tego nie widzieć. Na przykład na takim już ciężej jest niż na tym. Albo na białym, tak? Standardowo jest czerwony, na którym też słabo widać, więc lepiej wolę różowy. Lecąc dalej, podstawowy znak celowniczy pojazdu. Tutaj nic nie zmieniałem akurat, bo mało jeżdżę pojazdami i to jakoś nie potrzebuję tego. Kamera pościgowa też nie potrzebuje, chociaż to było zwiększone, tylko tę wielkość zwiększałem sobie na 150% i widoczność na 100%. HUD pilota tutaj też nie zmieniałem. Specjalizowany HUD też nie. Wskaźnik trafień, dokładnie. Widoczność maksymalna, rozmiary maksymalne i włączony kształt według rozmiaru trafień. Dlatego kolor wskaźnika trafień, czyli jak trafiam, mam kolor zielony. To znaczy, że jeśli trafię jak trafię gościa w brzuch, jest na zielono. A zaś w głowę, jak trafię, jest na czerwono, czyli tak jak jest tutaj. Wskaźnik zgonu pokazuje mi kolor czarny, który jest czasami bardzo mało widoczny, a czasami jest widoczny, ale na niego nie zwracam jakoś taką specjalną uwagi.
wspólny ikony w świecie gry, maksymalny rozmiar, skalowanie wraz z 100%, widoczność ikon 100%. Misje na 30% ustawione są, do tego ikony wroga w świecie gry też maksymalne, wszystko jak widać. I do tego ulepszona ochrona wyłączone. Ikony sojuszników w świecie gry też na 100%, plus widoczność informacji i przybliżenie 30%. Do tego stopnie ukryte, klasy ukryte i osoby na liście członków drużyny pokazuj wykonalne. Nad nim co z tym chodzi, ok. No i sieć, optymalizuj użycie łącza, tutaj nic zmieniane było. W dźwięku, taśmy wojenne to są najważniejszą rzeczą. Głośno sobie dopasowujecie według siebie, ja po prostu mam w Windowsie na maksy ustawionego BF-a, więc to mam troszeczkę ciszej. Dlatego mam dość głośno słuchawki, więc na to wychodzi. Stereo oczywiście. Stereo musi być. Do tego język osób polski, musi nieraz zmienić się, wolałbym mieć jakiś angielski czy coś. VoIP wyłączony mnie wkurwia, na to dalej nie patrzmy. Grafika, monitor pełnoekranowy, rozdzielczość maksymalna na mój monitor, jaka może być. Pełny ekran, jasność 100%, do tego synchronizacja wyłączona, horyzont plus stówka na człowieku. Do tego tutaj jest podstawowe, to jest zwiększone troszeczkę. I to by było chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy, które zmienione, bo wszędzie tutaj wszystko jest na podstawowym. Ale teraz jakość grafiki zmieniona na własne i teraz jakość tekstur niska. Filtrowanie tekstur niskie, oświetlenie niskie, efekty niskie, przetwarzanie końcowe niskie i jakość siatki ultra. A wszystko inne znowu na niskie, powyłączane i oświetlenie rozproszone HBAO. Do tego przypisanie klawiszy jest takie, jakie widać. Ja i tak mam po swojemu na myszce, żeby poprzypisywane, więc nie zwracaj na to uwagi. Jedyne co, to zmieniłem sobie w ogóle F z G, bo mi jest po prostu wygodniej palcami. Lecz tak to już, nawet mam teraz kosę już pod palcem na myszce. Z Battlefielda to było na tyle. Teraz robię krótkie cięcie i widzimy się w... na pulpicie, gdzie pokażę wam resztę ustawień dotyczących Battlefielda, czyli jak stworzyć cały ten HUD, żeby był mniejszy, w lepszym miejscu i przy okazji pokażę wam, jak to znaleźć, tak? No, dobra, robię krótkie cięcie, widzimy się już za chwilę. Dobra, więc witam z powrotem i teraz wam pokażę, jak to zrobić, czyli wchodzimy najpierw w dokumenty, w Battlefield 4, settings, pro save profile. Dajemy tutaj otwór za pomocą... Nie, tu jest otwór za pomocą... O, tak. Notatnika, ok. Powiększam to na maksa. I teraz szukamy za pomocą guzika F3, szukamy... Screen Save... Save Area. Znalazło mi to, jak widać. Tutaj to jest dotyczące tego, że... No, jakby to nazwać... Tego całego HUD-a, którego pokazałem, że jest mini-mapa koło celownika, tamto, to... Ja mam tak ustawione, możecie troszeczkę się tym pobawić, ja się nie bawiłem, po prostu zostałem ustawienie od znajomego, u którego widziałem te ustawienia i mi się bardzo podobały. Według mnie one są bardzo fajne, po prostu... Ja wam po prostu wyślę... wrzucę wam do opisu to tutaj, co jest. Wy po prostu to skopiujecie i wkleicie sobie to zamiast tamtego. Wydaje mi się, że to nie jest trudne. O, zgubiłem to. Jeszcze raz. F3. Aha, dobra. Ok. Więc wydaje mi się, że to by było na tyle. Konfiga wam nie wysyłam tego user CFG, chociaż mogłem wam też wysłać w komputer. Oczywiście też robicie tak, że wchodzicie w komputer, w swojego... Tam gdzie macie Battlefielda, czyli ja mam gdzieś tutaj, powinienem go mieć, Origin Games, Battlefield 4 i tu macie user CFG, którego też wam udostępnię. Tam są tylko ustawienia odnośnie przygłożenia troszeczkę i odnośnie... jak to nazwać? Odnośnie FPS-ów, żeby były szybsze, więcej FPS-ów było, tak? A więc to by było na tyle. Ja jestem Sola, a to był odcinek z konfiga mojego. Mam nadzieję, że bardzo wam się przydało, że możecie z tego ustawić konfiga tak, jak ja mam.
Polecam go wszystkim bardzo serdecznie. Ja jestem Solat. Cześć!